Teraz czas na zajebistą recenzję Destiny zrobioną przez Kokoza, ale będziecie mieli ubaw. Uy, uy, tak, oglądajcie, oglądajcie. Uy. Cześć, z tej strony Kokos Flya. to jest osobiście i z twarzą numer 24, Juna Przestań. I dzisiaj chciałbym odpakować dla was, zrobić taki unboxing edycji specjalnej Ghost Edition do gry Destiny, którą kupiłem w sklepie Game Trade. Z, z Niszką, także serdecznie im dziękuję. I możecie zobaczyć link w opisie tego filmu. Oni mają tam zajebiście fajne oferty wymiany na gry. Po bardzo niskich cenach, ostatnio, na przykład u nich, e, p, m, Battlefield 4 na PlayStation 4 kosztowało 80 zł. W tej chwili akurat tego nie ma, ale generalnie, naprawdę tam bardzo tanio możecie wymienić możecie zakupić e, totalne nowości e, na konsole jak i na pc Słuchajcie. Ym... Także ja się za to wybieram, zabieram. Ja oczywiście już to wcześniej trochę rozpakowałem, żeby nagrać dla Was gameplay z Destiny, ale nie odpakowałem wszystkiego. Także zobaczymy, co się tam w tym pudełku znajduje. Otóż nie jest to jakaś wielka tajemnica, bo z tyłu w internecie też możecie się dowiedzieć. Natomiast wiadomo, że jak to się um, dostanie w swoje ręce, to wygląda to trochę inaczej. Dobra, tutaj mamy takie coś i jedziemy z tym koksem. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać. I tak, na początku mamy, słuchajcie, taką fajną zabaweczkę. Jest to Ghost um, od Ghost Edition. Jest to taki robocik, który w grze towarzyszy naszej postaci, udzielając wskazówek, robiąc różne przydatne rzeczy, wisi nam nad głową. No, i tego ghosta można odpalić w dwóch trybach. Pierwszy tryb to są po prostu to jest po prostu włączenie światełek. Jak tutaj widać na załączonym obrazku. A w drugim trybie on ma teksty, które są z gry. no, no jeszcze jakiś tekst nam zafunduje tutaj za chwilę. Duchu, obudź się. <laughs> Kurczę, chyba zasilanie mu trochę pada, bo wczoraj tego. No, widzicie. Także widzicie, że duch może nam e, mówić różnego rodzaju rzeczy. Z tyłu mamy właśnie przełącznik, tryb 0, 1 i 2. Oraz e, mini USB na po prostu zasilanie. Także całkiem fajna zabaweczka. Ten duch trochę waży. Powiedziałbym, może 400 gram, coś takiego. Dobra, to my go sobie tutaj odstawimy. Trzeba wyjąć teraz. Generalnie, pudełko jest strasznie duże, jak sami możecie zobaczyć. Jest wypełnione wypełniaczami, że tak powiem, bo. Faktycznej treści w tym pudełku jest naprawdę bardzo mało, albo jest ona po prostu bardzo mała, niewielka, tak, niewielkich rozmiarów. Ten ghost nie jest wielki, jak możecie zobaczyć, ale opakowanie do niego już naprawdę jest bardzo, bardzo duże. Teraz tak, mamy pudełko z grą. Metalowe pudełko z grą. Takie samo metalowe pudełko na przykład otrzymałem, kiedy kupiłem um, Medal of Honor Warfighter. No i w tym pudełku mamy oczywiście płytkę z grą oraz słuchajcie, mamy kody. Mamy tak. Kod na um, na przykład inny kolor ducha i statek. Mamy kod na Vanguard Armory. To być może jest właśnie akurat statek. No, w każdym razie są to kody wykorzystywane w grze, żeby zmieniać pewne cechy wyglądu naszej postaci. Mamy również kod do PlayStation Plus na jeden miesiąc darmowego używania, ale w tej chwili on chyba gdzieś musi leżeć na moim biurku. I taka krótka instrukcja: powiedzmy, że jeżeli macie padaczkę, to coś tam, coś tam. Także to jest metalowe, ładne, szarawe pudełko z gro. Oczywiście płytkę trzeba trzymać cały czas w konsoli, żeby móc grać. I mamy tutaj właśnie mini USB po to, żeby ładować tego ducha. I chyba to jest instrukcja użytkowania, tak mi się wydaje. Nie będę tego na razie rozstakowywał. Plus do tego jest książka, bardzo klimatycznie zrobiona. Tak, da się to wyjąć. Znaczy książka, no można by powiedzieć takie, takie opakowanie, że tak powiem i tam w środku się znajdują różnego rodzaju rzeczy. To jest, no to przypomina skórę, ale to raczej nie jest skóra. Nie wiem zresztą, no w każdym razie fajnie to wygląda. Um, raczej tego trzymać gdzieś na otwartym, na otwartej przestrzeni nie będę. Mamy season pass na dwa DLC, które zaraz sobie wykorzystam. Mamy pocztóweczki. E, pocztóweczki, słuchajcie, które możemy wysłać do znajomych, albo raczej nie, bo nam je e, ukradną na poczcie. Generalnie są to pocztówki, nie wiem, planeta Mars, e, Wenus, które na pewno będziemy mogli odwiedzić w grze, tak samo jak Marsa. No, jakaś e, rosyjska pocztówka, i druga rosyjska pocztówka. Do tego jest. I cztery pocztówki mamy. Mamy tutaj jakiś tekst. Ee, tekst nawiązujący do wydarzeń z gry na pewno. Jakiś taki liścik, nie wiem. Coś w tym stylu. Mamy, słuchajcie, mapę, bo to jest chyba mapa. Mapa naszego układu słonecznego. Wygląda w ten sposób. Finalnie można to sobie powiesić na ścianie. U mnie na przykład na ścianie w drugim pokoju wisi mapa Skyrima. Być może sobie właśnie taką mapkę również powieszę. Albo może tutaj sobie powieszę, bo tutaj kurczę kręcę te unboxingi. I mamy taką książeczkę z bronią i artami z gry. Ona bardzo przypomina swoim wyglądem ta książeczka. E, jakieś książeczki produkowane w latach 70., -tych, 80., -tych, tak mi się to kojarzy, e, albo nawet i wcześniej, e, produkowane w Polsce, na przykład, e, za czasów PRL-u. No i generalnie tutaj mamy obrazki broni z gry i pewnie jakieś opisy. Obrazki e, statków, właśnie. Jak będziecie mieli tą Ghost Edition? W tej Ghost Edition macie właśnie taki statek do dyspozycji. Kiedy na przykład wybieracie się na jakąś misję, to e, możecie widzieć, jak lecicie takim statkiem, w przeciwieństwie do statków, które posiadają użytkownicy, którzy kupili zwykłą edycję, czyli taką standardową. To się jednak wyróżnia. E, no, także tego typu książeczka. I ostatnia rzecz jest tutaj zaklejona. Ja mam jakiś. Coś do odklejania tego. Kurczę, nie chcę tego zniszczyć. To jest taka kopertka. Mała. Dobra, tutaj zaraz otrzymam pilniczek niezawodny. Do otwierania tego typu rzeczy. Mógłby być jakiś nożyk na listy, ale nie mam do dyspozycji. Dobra, już zaraz to otworzymy. Co my tutaj mamy? O kurna. O, co to jest? Wow, a tym to jestem zaskoczony w cholerę. Patrzcie, jest to jakaś naszywka na kurtkę na przykład albo na plecak. Arid40s Forties Arid 40 s RS1. Zajebiste, kurde. Nawet o tym nie wiedziałem, że coś takiego jest w tej edycji. Mamy tutaj zdjęcie kosmonauty, astronauty. Kosmonauty czy astronauty? Kosmonauty, który był wintrze. To jest po prostu ujęcie z Intra, ale jest fajnie przerobione na takie stare zdjęcia. I mamy słuchajcie tutaj negatywy. Kurna. Mamy tutaj negatywy. Jakieś planety, być może Marsa. Kolejny negatyw. Wow. Nie wiem. Nie wiem, jakie tutaj normalnie obejrzę, szczerze mówiąc, ale może do tego potem dojdę. I mamy naklejkę. Nie wiem, co ona oznacza. Może ktoś zna język rosyjski, to mi akurat powie, ale kurna, tego to się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc. Chyba tego nie było, a nie, no było. Golden Age Relics. To są relikty złotego wieku. Można by powiedzieć, ale to się zaskoczyłem akurat z tym, szczególnie tą naszywką, którą można właśnie na kostkę, na przykład taki plecak naszyć czy coś takiego. Także słuchajcie, naprawdę sporo tego jest. I teraz pytanie: Ja to kupiłem za 500 zł, normalnie to kosztuje 550 zł, czy, czy warto jest sobie kupić, tak? No, macie tutaj grę, która myślę, że jako nowość na PS4 będzie kosztowała około 220-250 zł, tak? Mamy tutaj dwa DLC, które, z których każdy być może będzie kosztował po stówie coś takiego. Nie mam zielonego pojęcia, po ile te DLC stoją. Z tego co pamiętam, to albo jeden, albo dwa można było kupić na konsoli, ja tam mm, za 138 zł. No to powiedzmy, że to jest dwa, czyli łącznie z grą i dwoma DLC-kami, to będzie kosztowało około 300 dajmy na to 370 zł, prawda? Czyli za 130 zł macie taką zabaweczkę, która na pewno będzie towarzyszyła Wam na półce przez naprawdę długie lata, bo to się myślę nie zepsuje. Mamy pełno takich fajnych rzeczy, fajnych artów do gry. Za 130 zł, no, moim zdaniem, całkiem, całkiem dobra cena. Tak naprawdę, jak sobie pomyślałem całkiem dobra cena. Także jestem z tej Ghost Edition zadowolony gra na tą chwilę jest naprawdę bardzo fajna i myślę, że wciągnę się w nią na długie momenty. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną tutaj do końca. Mam nadzieję, że ten unboxing wam się spodobał. No i oczywiście do następnego razu. Myślę, że kolejny unboxing to będzie z edycji specjalnej Far Cry 4, którą myślę, że sobie zakupię albo może jakieś myszki czy coś takiego. Także dzięki Wam wielkie, trzymajcie się, hej!